Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj na pierwszym planie mamy kolejny raz kolegę Krzysztofa, łepucha oczywiście, a w gołębnikach jeszcze chodzi kolega Ireneusz. Teraz daje wodę gołębiom i przygotowuje po prostu gołębniki na przylot gołębi. Dzisiaj tutaj jesteśmy w Łęknicy przy okazji koszowania gołębi na lot Barcelona. Nie mówimy jeszcze, ile gołębi będzie zakoszowanych, ale niewątpliwie padnie rekord. Natomiast teraz zapytamy się kolegę Krzysztofa, u którego przypomnę też miesiąc temu prawie gościliśmy w czasie jednego z lotów. To był bardzo udany lot, ale o tym, jak był udany ten lot i jaki jest dzisiaj lot, bo też to ma miejsce, powie nam kolega Krzysztof. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj mamy lot maraton z Holandii, z miejscowości Rosendal. To jest 720 km. Lot miał się odbyć wczoraj, ale ze względów pogodowych lot został, rejon, który tworzymy z oddziałem żagań z Protawa, lot przeniesie na dzisiejszy dzień, koszowanie było w sobotę. Dzisiaj widzimy, pogoda jest dużo lepsza, bo z tego co wiem, to na Holandii i Niemczech była bardzo brzydka pogoda, niektóre oddziały nie puściły gołębi i do dzisiejszego dnia czekały, także dzisiaj jak na razie nie pada, jest dość silny wiatr zachodni, gołębie mają wiatr w ogon, tak jak się po naszemu mówi. Myślę, że te gołębie tak około prędkość będą miały ponad 90 na godzinę, że nie będzie źle. Już mam informację, że niektóre oddziały puścili o 6 gołębie, to przed drugą już są gołębie. Tam w Głogowie już ponoć są. Głogów, Nowa Sól. Tak. Myśmy puścili gołębie o 8, bo w naszym miejscu nie było możliwości puścić jeszcze szybciej gołębi, bo naszła chmura taka deszczowa i odpowiadający za wypuszczenie czekali do godziny 8, żeby był odlot dobry. I tak było. I dlatego łąbki lecą, myślę, że zaraz będą się meldować. Powiedzmy teraz jeszcze to, co wspomniałeś na początku. Którą pozycję zajmujecie po tych lotach, które się do tej pory u Was odbyły? A powiedzmy ten lot, który dzisiaj się odbywa, to jest lot, który? To jest lot, dziewiąty lot, normalnie dziesiąty, ale jeden był odwołany, to jest dziewiąty. Odbywa się jako dziewiąty lot. I do tej pory na którym miejscu byliście? Po 8 lotach zaliczonych, które mieliśmy w tym roku już w sezonie. Loty w ogóle mamy. Jak na ten rok, ciężki rok i na te pogody mamy, można zaliczyć je do udanych. My jako hodowcy tutaj i w ogóle oddział żary nie mamy żadnych tragedii, nie mamy ciężkich lotów. Nie są lekkie, można powiedzieć, ale nie są też ciężkie. To jest zasługa między innymi odpowiadających za wypuszczenie gołębi. Odbyło się 8 lotów, w tym 2 500. Po rywalizacji, po tych 8 lotach jesteśmy już od dłuższego czasu z całości na pierwszym miejscu i druga drużyna jest na trzecim miejscu, to znaczy nasze dziewczyny, które lecą tylko roczniakami, zespołem 50 roczniaków, to są na trzecim miejscu. Z ilości z 50 my jesteśmy na pierwszym miejscu, dziewczyny są na czwartym miejscu, a znowu typowane z lotu, to jest z lotów 300 km typuje się 7 z 15, z lotów 500 km typuje się 5 z 10 i teraz z maratonu 3-7, to dziewczyny są na pierwszym miejscu, Justyna Renata, a my jesteśmy na drugim miejscu. Dzisiejszy lot to były gołębie wypuszczone o godzinie 8, tak. Mają do pokonania około 700 km, a jest godzina 3, czyli pomału już czekamy na nie, dlatego tutaj właśnie kolega, mimo tego, że trwa tam przyjmowanie gołębi, ale tam jest wszystko dobrze zorganizowane, co się możemy przekonać, oglądając też te inne filmy, które pokazują, jak to tam wszystko się odbywa. A tutaj zobaczmy jeszcze, tutaj są gołębniki, tam w gołębnikach widzimy na końcu, trochę żeby zbliżę, chodzi Irek. Irek tam donosi pojniki, wodę dolewa. No i teraz czekamy, bo już się te gołębie pomału powinny, że tak powiem, pojawiać. Tutaj kolega jeszcze tutaj posiedzi z nami chwilę, ale za chwilę będzie musiał tak, złapać. W ramach przerwy, że nie palę tak, papierosów i nie posiłków, nie zażywam, to pozwoliłem sobie na 10 minut odpoczynku i idę dalej. No tak, ale chcesz też zabrać te gołębie, które masz przygotowane na Barcelonie? Gołębie, to ile tak, masz tych gołębi przygotowanych? My wystawiałem 5 gołąbków. 5 gołębi? 5 gołąbków wystawiałem w tym, że jeden idzie po raz czwarty. Jest to nasza samiczka Princess Barcelona, która zaliczyła 07 roku 1098, która zaliczyła 3 Barcelony w konkursie. Pięknym wynikiem, bo była 9, 10 i 6 w Polsce. Jest to do tej pory drugi gołąb najlepszy w Polsce z Barcelony. Idzie po raz czwarty. Do tej pory jeszcze się nikomu nie udało, żeby czyjś gołąb powtórzył 4 razy Barcelonę. Wystawiali już gołębie z 3 konkursami, tak, hodowca Roman Kuliński, to jest z okręgu Szczecin, Golec Krzysztof z naszego oddziału, Henker Robert wystawiał, nikomu się nie udało. No, chciałoby się, żeby nasza powtórzyła 4 raz. Wystawiamy ją, spróbujemy, ale jak będzie, pokaże życie. To zobaczymy, będziemy oczywiście
na bieżąco relacjonować te wyniki tamtego lotu, ale tutaj i dzisiaj jesteśmy przy okazji też tego, że kolega właśnie te gołębie, które wypuścił na lot, też bardzo żywo na nie oczekuje, tak niecierpliwie, i myślimy, że te gołębie się wkrótce pojawią. No właśnie. Dobrze, zobaczymy. Także tutaj popatrzmy jeszcze i teraz czekamy na przylot gołębi. I pojawiły się pierwsze gołębie właśnie. Widzimy, kolega Krzysztof jeszcze nie zdążył odejść, bo tam dostaliśmy sygnał, że pojawiły się też, przyszły gołębie z Opola i z brzegu. Ale tutaj zobaczmy, o, są gołębie. Przyleciały pierwsze dwa gołębie z lotu. Tam z daleka je widać. O, tu niebieski, a tam czerwony. To z Rica to są, ten czerwony? Tak, z Wosa. Z Wosa. Widzimy. Ostatnio też te gołębie. No i królowało ostatnio, teraz też tego, wtedy jeden też. Ale wtedy też było, pamiętam, na locie dużo czerwonych. Teraz niektóre nie poszły, bo to też i roczniaki były. Czyli się doczekałeś teraz tych gołębi. Doczekałem się. No widzisz. A która jest godzina, powiedzmy, Krzysztof, która jest godzina? Masz zegarek? Jest godzina 15:23. Czyli mają bardzo dobry czas. No super. Około 100 na godzinę, tak? Około 100 na godzinę. No. To przyszły pierwsze dwa. Chwilowo nie ma innych, tutaj niebo, zobaczmy, jest troszeczkę zachmurzone. Tutaj dzisiaj rano tutaj było dość zimno, ale teraz tak pomału zaczyna się przejaśniać i też wzrasta troszeczkę temperatura. O, będziemy czekać, bo tam jakieś dwa leciały, ale to chyba inne gołębie. To nie były te, tak, nie, to nie stąd, nie z tego gołębnika. Ale widzimy, dwa gołębie już tutaj doleciały. Popatrzmy. Tak wygląda niebo nad gołębnikami. Tu widzimy kolegę Irka. Kolega Irek ostatnie chwile w Polsce praktycznie, bo zaraz w nocy będzie jechał do Belgii. Także jak się nazywa, popatrzmy jak wygląda. Tutaj zaraz kolega Irek, którego tutaj mam na pierwszym planie. O, widzimy. Kolega Irek teraz zakończył podawanie tam elektrolitu, tak, wody z elektrolitem, tak? Tak. A też powiedziałeś, że tego elektrolitu nie dałeś już normalnie, tak? Jedną czwartą, tak. Jedną czwartą. A karmę jaką mają? A mają tę lotową, 75% i 25% tej super diety. Super diety. Jakoś specjalnie na ten lot były przygotowywane? Jakieś nowości wprowadziłeś? Troszkę nowości, troszkę tak. Możesz powiedzieć, czy tam nie chcesz kolegom zdradzać? Lekko inną karmę, tak już bardziej nowoczesną karmę. Aha. Ale nie mogłem dużo zmieniać, wiesz, bo ten na drugi rok całkiem zmienię tą system karmienia, bo teraz w ciągu sezonu nie wolno zmieniać. Tak, bo to by mogło tak też... Tak minimalnie, żeby nie odczuły tego. Teraz się tak daje, moda jest na tą tak zwaną, czy Banana Belle, czy Gery, a u tego Sprimy będzie też właśnie podobna właśnie do tych karm. Czekasz, krótko mówiąc, czekasz na nią. Nie, już mam. Już a już mam. Macie. A tak, Andrzej mi tej, dlatego tak delikatnie wprowadziłem, ale to w połowie sezonu dopiero, a na drugi sezon... Już na tej będzie. Tak, nie, bo większość tych mistrzów belgijskich już leci, nowsza technologia karmienia, jak to się mówi, po naukowemu. Rozumiem. Ten gołąb, który pierwszy wszedł, to był ten, znaczy pierwsze dwa, to były ten czerwony i niebieski, to były dwa samce? Tak, dwa samce, wdowce. Tak jak ten czerwony, to był z tego Wosa, tak. 94, którego macie. Tak, to jest linia Wosa 94, z tym to jest wnuk też jest, co u nas zdobył, wnuk Wosa zdobył 14 konkursów w jednym sezonie, w 2010 roku, 14 na 15 i był pierwszym asem u nas lotowym w D kategorii, w C kategorii, w okręgu był ósmym lotnikiem i to jest jego wnuk. Natomiast matka jest czysta, znaczy oryginalna Kopman. A ten niebieski? On już drugi konkurs zdobył w tamtym roku, jako roczny też z lotu. A ten niebieski, który wchodził? A ten niebieski jest po wdowcu. To jest matka, to była tego wdowca, czysta Van Dijk, znaczy u nas wychowana, z dwóch Van Dijków. Dirk raz, ten, córka, wnuczka Busch od Van Dijka. Dirka Van Dijka, a ten, a ojciec natomiast to jest krzyżówka. Wig Grunderars raz
Kopman 982 końcówkę. Tutaj koledzy, zwróćcie uwagę, tutaj kolega, że tak powiem, Ireneusz z zaskoczenia to wszystko nam mówi, także zobaczmy, jaka jest duża znajomość tych gołębi, które posiada u siebie. Także widzimy tutaj dwa gołębie przyleciały, kolega od razu praktycznie nam opowiedział o tych rodowodach. Teraz sobie czekamy na następne gołębie. A jeszcze chcę dodać, że ten Wik jest dziadkiem olimpijczyka u Marka Wojnarskiego, w tym roku z Nitry. On jest dziadkiem, który ten jego marka zdobył 5. miejsce w kategorii H na olimpiadzie. Także on jest dziadkiem też tego gołębia. Widać, że nie jest to przypadek, że nie, tutaj nie mu się zdarzyło przyjść w czołowych, w jednym z dwóch pierwszych gołębi. A ten Wik, jeszcze dodam, chcę dodać, że ten Wik to był po dwóch oryginalnych Grundalersa, od Wika Lemensa, dlatego jest Wik, ma na imię, ale z dwóch oryginalnych, najlepszej jego pary rozpłodowej. Czyli stuprocentowy. Tak, stuprocentowy. Zobaczmy. Tutaj kolega Krzysztof nie może się zebrać, żeby te gołębie 5, które tam mówił, zawieść tam. Ciągle patrzy jeszcze, bo te dwa gołębie to taki niedosyt troszeczkę pozostaje. Mogłyby kolejne lądować, tak? No na pewno. No na pewno, ale to nic, poczekamy. Na pewno się zaraz kolejne gołębie pojawią. Pojawił się kolejny gołąb. Troszeczkę długo na niego czekaliśmy, ale zobaczmy. O, siadł. O, już wszedł od razu praktycznie. To jest trzeci gołąb. Która jest godzina, masz zegarek? Nie? Która jest? 17, 16. Czyli 20 minut później ponad przyszedł. Od... Tak, że widzimy, trzy gołębie już są. Wiesz, co to za gołąb, czy nie? Tak. To... Ojciec to jest Arden, a matka to jest Marcel Arden. Aha. Ten krzyżówka. Rozumiem. Dwuletni gołąb. 34-42. Nie mam numery, pamiętam. A te pierwsze to były iloletnie? Też dwuletnie. Też dwulatki? Tak. Rozumiem. Dużo jednoroczniaków daliście też na ten lot, czy nic? Daliśmy. W roczniaków daliście dużo? Tak, 13 sztuk daliśmy. 13. Żaden się na razie nie pojawił. Pojawiły się teraz dwulatki. 6 samców i 7 samiczek roczniaków. Tak. Aha, dobra. Tam teraz kolega, teraz widzimy, jest... Ja dokończę młode. Tak, tak, właśnie kolega karmi młode. O, jest czwarty gołąb, jest czwarty. O, widzimy. Jest pierwszy roczniak. Pierwszy roczniak. Tak, to jest pierwszy roczniak. O, chodź, to znowu jest. O, chodź. Widzimy, siadł na wlocie, niebieski. O, już jest w środku. Bardzo ładnie wchodzą. Jak będzie, to powiesz mi, dobra? Tak, tak, oczywiście. Widzimy przy organizacji tego lotu Barcelona. Kolega Krzysztof tutaj nas zostawił. Irek tutaj karmi gołębie młode. A my tutaj w tym czasie rejestrujemy przylot tych gołębi starych, tak żeby sobie i nawet Krzysztof, którego teraz nie ma, mógł sobie zobaczyć, jak wchodziły. Zobaczmy. Co chwilkę tak i słońce wyjdzie, chmury zajdą i tak cały czas. Na tego gołębia musieliśmy kolejnego czekać, kolejne dwa, ponad 20 minut. Widać, że nie jest to taki łatwy lot. O, jest kolejny! Jest już piąty gołąb. O. Tam widzimy. Siadł na wlocie, zaraz też wskoczy. O, nie. Siadł na dach, przeszedł na dach, zobaczymy. O, to jest jego właściwie. Czeka. Już piąty wszedł, Krzysztof. Irek. To jest? Już piąty wszedł już, no. Nie słychać, bo wiesz, one... Nakrapiany taki. Proszę? Nakrapiany taki. Aha, wszedł, tak? Tak, tak, już wszedł do tego drugiego wlotu. Tak, na razie wszedł. Nie słychać, bo one, wiesz, no, no. Skrzydłami szumią, kochają. Ale mam zarejestrowane, także sobie będziesz mógł oglądać na filmie, jak wszedł. No, zobaczmy. Tutaj kolegę się pytałem, ile gołębi dali na lot, ale on dokładnie nie wie, bo mówi, tym nie był zajęty. Krzysztofa się później dopytamy, ile tych gołębi poszło i będziemy wiedzieć. W każdym razie teraz już mamy 5 gołębi w gołębniku. Zaraz na pewno. O, dwa następne widzimy. O, na... O, zobaczmy. Pięknie. O, ale z kierunku chyba nie przychodzą. Ty właśnie. No, tam siedzi na dachu, piórka se poprawia. Jeden wszedł już, nie? Tak. Tak. No, chcę szybko zachodzić. Dobry, tak troszkę. Ciao.
znajdzie. Później po locie, kiedy dokładnie Irek przeglądnie te gołębie przyszły, nam opowie więcej o nich. Na razie już tam widzimy, ta samiczka nie chce wejść, siedzi sobie na wlocie. Coś tam kolegom nie będę podchodził, jej płoszył, ale ona tam siedzi, nie wiem, czy to będzie widać dobrze, ale na pewno za chwilkę wejdzie. W międzyczasie może jeszcze dolecą jakieś inne gołębie. Czasem na dwie auto, te nadgłębniki, zobaczmy, powiedz, chmury, co chwilkę przygnia wiatr chmury, nie ma, słońca nie ma, później za chwilkę przegna je i tak cały czas. Dobrze, że na razie nie pada deszcz, już prawie wchodzi ten dom. Jeszcze. Nie może się zdecydować! Luźna, i tam jest grucha w tym wylocie do niej, i ona tak. Tutaj, która ma już tam, to ona by szybko skoczyła. No aha, czy to jest luźna, bez samca? Tak, bez samca, dlatego. To będzie chyba z 8 gołębi. 8 czy 9 gołębi, co już są. Zaraz zobaczy. Zegar zaraz zobaczy kolega Irek. Ile? No 8. 8. No tamta się nie kwapi do wejścia, ale nic. Będziemy czekać na kolejne. Ona pewnie zaraz wejdzie. A tymczasem jest chwila przerwy znowu. Obyśmy nie musieli tak długo czekać jak na te kolejne, że 20 minut przerwy ponad było. Zobaczymy zaraz resztę. O, i jest kolejny gołąb. O, tu widzimy krąży. O tak. Też samica. Widzimy, tam ona siadła na dachu. Może ją słabiej widać. A tamta weszła, nie? Tak, a tu widzimy. A siedzi na dachu. Nie chcę się jej uchodzić. Ja się gdzieś nachodziłem. O, jest kolejny. Patrz, widzisz? Jest, wysoko. O, widzimy wysoko. O, już, ale pikuje w dół. O, tu już. O, tam. Tak, a tutaj ten gołąb jest, o tutaj. A, ćkać. Też samica? No sam ty, z ciebie. Widzę, tam idzie ktoś. A, ćkać. I jeszcze jeden się pojawił. O, widzimy, o. A, ćkać. Pomału zaczynają schodzić w większej ilości. Też ode mnie, tylko nie wyrobił. Może rozumieć. Niebieski samczyk, tak? Tak. 4-letni, 10-9 roku. Też ojciec Hoben, Jeff Hoben. Mówimy o tym teraz ostatnim niebieskim, tak. Co wchodził. Tak. A ten Jeff raz Kopman, a matka to jest po dwóch u nas oryginalnych Marcel Arbrecht. Tak. No i to długi dystans, to się sprawdzają, można powiedzieć. Tak, bo na tych właśnie 500 i te 700 to czoło są właśnie. To jeszcze rozmawialiśmy, tam jeden z tych głębi, który przyszedł, to ten pierwszy, który widzieliśmy czerwony, to jego brat też, Gniazda, przyszedł. I ten czerwony nie był typowany pierwszy, którego widzieliśmy, ta, a ten drugi był typowany, czyli to brat z gniazda. Brat czyli z gniazda. Dwa takie wybitne gołębie widać z tej pary. I on w tamtym roku był na tym, katastrofalnym locie, na tym 500-ce. I przyszedł w ten sam dzień, tylko nie zdobył konkursu.
tego ciężkiego, gdzie dużo gołębi poginęło. Przerwaliśmy loty w tamtym roku i to on z tego, ten brat drugi właśnie, co przyszedł. Także widać, że ma charakter ten gołąb. Ma charakter. I to jest, tak jak mówiłem, to jest WOS oraz Kopman. Oryginalna Kopman w samiczkach. Czyli to były, że tak powiem, udane zakupy i sparowanie. Tak, udane zakupy i parowanie udane. O, jest kolejny gołąb. Tak szybko przed, że nie zauważyłem skąd nawet. Ale już wszedł właśnie. Wszedł, nie? Tak, tak. Tak, to samiczka była, bo tam macie gołąbnik. Samiczka, dobrze. Także, popatrzmy. To właśnie do tych gołębników te gołębie wracają. O, są kolejne dwa gołębie. Jeden już wszedł do twojego gołębnika, tak? Tak, to też jest dobry. Dwa razy pierwszy ten już zdobył pokus. Na gołębniku u was? Nie, w ogóle w oddziale. Ten, co teraz siedzi na dachu? Tak, a znowu dwa razy pierwszy, a był trzeci na 6000 gołębi w rejonie. I to z 500-ki, gdzie lało, jak nie wiem. Już tam jakieś gołębie latają u nas, a to są sąsiada. Tam sąsiad ma gołębie, te takie kolorowe. No, tak sobie latają. On pytał się, czy za mną, nie? Czy tam to nie przeszkadza. No. No, widzimy te gołębie tam krążą. Się rzadko zrywają tam. Tylko może jaszczą tu lata tak zwana takania, co patroluje i się wystraszyły. Tak one nie latają tego praktycznie nic. Co tam za rasy ma, to nie wiem nawet. Bo... Widzimy to jasne, białe. Każdy ma swoje hobby. Tak. Długo nie musieliśmy czekać na następnego ptaka. Co to krąży? To chyba wasz, nie? Tak. Tak. O, siada, już prawie, no jeszcze nie jest. Musisz być poje, czy gdzieś jaszczą, albo to gdzieś się boi. No, tak, tam te latają, tak samo i ten gdzieś polecie. Tu jest. No ale siada, o, już prawie, coraz niżej jest. No, zaraz na pewno doleci. Coś jest, no boi. A, ćka. Też samiczka, tak? Też odbiło, od razu weszła. Praktycznie natychmiastowe odbicie. A, ćka. Im ciężko też siąść, bo ten wiatr jest. Tak, tu mamy silny wiatr który gołąb kolejny przyleciał, widzimy go tak. O. Miota nim. No, stanę, pokażę kolegom, może to będzie lepiej, troszeczkę widać, o, ale wchodzą od razu, jak już wyląduje, to samce zwłaszcza tu widzę, ale to samce wchodzą u was super, nie? Tak, widzę, dobrze. Jak już wyląduje, to od razu wchodzi i tam nie ma problemu tak z wejściem. Tak nauczone jest zawsze, one ze mną są zżyte, one mnie się nie boją i tak nauczone jest, że musi zajść od razu. No dobrze, ale mnie ze mną nie są zżyte. Ale nie boją się. No właśnie, no nie boją się, może dlatego, że mam czarny dres ubrany. Nie boją się. Zobaczymy. To jest dobrze właśnie, że się nie boją, że te są i te czas one schodzą. Ładnie do gębnika wchodzą. Tutaj też na posesji nie mamy żadnych. Przed chwilą kotek chodził, ale Krzysiek go, że tak powiem, pogonił. Był wasz kot, ale tutaj z tym kotem to raczej chyba nie są zżyte. Nie, trochę płoszcz, ale żeby właśnie takiej sytuacji unikać, to po prostu się takie obce elementy, które mogłyby odstraszać gołębie, to się po prostu stara hodowca zawsze usunąć. Tak widzimy, tak jak rozmawialiśmy, tu przyszedł kolejny gołąb, ale przyszedł też nie po kierunku, tylko właśnie tak jak widać, jakby przeleciały. Jest taka nakrapiana samiczka chyba, tak? Tak. Ćkać. Tam troszeczkę zbliżę kolegom. Pokażemy. Już weszła. Ta jedna tylko tak troszeczkę miała problemy z wejściem. Nie chciało jej się, ale inne wchodzą normalnie. Zaraz praktycznie po wylądowaniu od razu wchodzą i są odbijane. My tu sobie spokojnie oglądamy przylot gołębi, a tam kolega Krzysztof pewnie się zastanawia, ile gołębi tu przyleciało, a on tam w międzyczasie nadzoruje przyjmowanie gołębi na lot do Barcelony. Z Barcelony, który zaraz tutaj... Ty, Irek, będziesz jechał z tymi gołębiami tam zaraz, tak. Znaczy zaraz, to może nie, wieczorem. Wieczorem, jak kiedy już się... po załadowaniu tak, wszystko. Tak, po przeliczeniu, sprawdzeniu list. Kabina i kierowcy są, a ja... Samochodem jechał. Bo wy drugim samochodem, tak, nie? Drugim osobowym samochodem.
W zeszłym roku tam też byliśmy, w tym roku niestety z przyczyn takich osobistych troszeczkę musimy tu zostać, ale tutaj musimy jutro tutaj dla kolegów nakręcimy tutaj w Łęknicy jeszcze z Krzysztofem rozmowę poświęconą takiej historii lotów z Barcelony. On nam więcej rzeczy opowie też. Takie inne rzeczy będziemy się starali do kolegów tutaj zaprezentować, a kolega Irek będzie tam właśnie w Belgii, w Worweltem te gołębie dostarczał. No i się na pewno z nim połączymy, dla kolegów takie studio coś zaranżujemy, żeby porozmawiać z Irkiem, jak tam wygląda. Opowie nam też, jak zobaczy listy, już ile tych gołębi jest z innych państw zgłoszonych, także będziemy widzieli, jak Polska, tak, polskie gołębie się, że tak powiem, prezentują ilościowo na tle innych krajowych związków, które dostarczyły też te gołębie. A tu mamy już o dwa następne. O, zobaczymy tutaj nadleciały. To wszystko weszło od razu. No i znowu zobaczcie, koledzy, z pomiędzy chmur kawałek błękitnego nieba widać. I tak to właśnie dzisiaj tu wygląda. Bardzo zmiennie, na szczęście nie pada. Gołębi to już będzie chyba około 20, które tu przyleciały. No niestety nie chwilowo, nie wiemy ile poszło na lot, ale za chwilkę z Krzysztofem, który dokładnie wie, bo on był wczoraj na koszowaniu. Irka nie było, ty nie byłeś na koszowaniu nie, w ogóle? Nie, dlatego nie pytałem się jego. Aha, czyli tak się akurat złożyło, że tutaj jeden z członków tej spółki hodowlano-lotowej nie wie, ile gołębi wysłali na lot. Nie, no poważnie, to sobie kłamał. No to się zdarza, no oczywiście. Nie pytałem się. Nie trzeba się tłumaczyć, nie wiem, to nie jest problemem. Tak. No, ważne, że przylatują te gołębie, a ile ich będzie, to będziemy za chwilę wiedzieli od Krzysztofa. Tutaj nad gołębnikami zeszło słońce i wraz ze słońcem pojawił się, widzimy, kolega Krzysztof Łepuch, gdzie ciekawość, ile tych gołębi przyleciało, wzięła górę, bo ani razu do nas nie dzwonił, a na pewno jest zainteresowany, ile tych gołębi przyleciało i też on nam powie tą informację, ile tych też gołębi było zakoszowanych. O, tutaj widzimy nam to stado kolegi tutaj sąsiadów lata wokół, ale tutaj też się pojawił kolejny gołąb z lotu. To może tak na powitanie kolegi Krzysztofa. O, tu zobaczmy, o, on przeleciał tutaj za drzewami. O, ale już ląduje, siada. O, jest. Pewnie 20 kilka gołębi, które wróciły z tego lotu. O, wszedł od razu. Nie ma problemu z chodzeniem. Za chwilę się Krzysztof pojawi, słyszymy jego głos już, o, idzie energicznie, patrzy. I teraz zadamy mu właśnie to pytanie. Już Krzysztof, 20 kilka gołębi przyszło, a powiedz nam tylko, bo nie wiemy, ile gołębi na lot daliście razem z tych dwóch drużyn. 70. A to zerknij przy okazji od razu, ile macie. A co, siadałeś? Tak, tak, 20 kilka już przyszło prawdopodobnie. Zobaczmy, niedowiarka, swoje gołębie wypuścił, widział, że dwa... 23, a teraz się zastanawiał, czy przyleciały. No. No. A jak siadają? Jedno za drugim? Nie, tak nie. Z przerwami. Kapią. Będziesz widział na filmie, bo mamy to zarejestrowane praktycznie wszystko. To chyba nie jest źle, bo tak największy konkurent to ma trochę późno. A już dzwonili do ciebie inni koledzy z oddziałów? Znaczy się, no dowiedziałem się, leci następny gołąb. Ale idą z tamtą stronę jednak. Nie, to teraz ten pierwszy, bo wyleciały stamtąd, zza pleców od nas. Tak? Znaczy, no, o, widzimy, tak. Samiczka, tak? Samiczka, tak. Ja myślę, że taki będzie wyrównany los. Z tego co wiem, to i w Żarasie co najdalej mają, to będzie wyrównany los. Tak. Jest szybki wiatr, ładna pogoda, to tutaj jakichś tak odskoków nie będzie. Tam jak na punkcie wkładań wygląda? No już zostało nam tylko Opole i Brzeg Dolny, już komisje, dokumenty ci co byli to zdali i komisje już za chwilę się zajmie, zaczynają. Tam też oczywiście gołębie, pójdziemy. Bo porozstawiają na gołębie, jedna robi jeden punkt, druga robi drugi punkt. Tak. No to tutaj kolegów... Te młode dziewczyny i chłopaki tak, działają. Tak, na zdjęciu właśnie. Tak. Tutaj sprawnie działają, naprawdę. Tak, sprawnie bardzo i też wdzięczny. Miło dla oka. Dokładnie. No. Tutaj za chwilkę będziemy kończyć, te gołębie widzieliśmy jak wchodziły, te 20 kilka, 3 tak, dokładnie mamy zarejestrowane, a pójdziemy też tam na punkt wkładań, żeby te gołębie z Opola porozmawiać. I kolejne dwa tu zobaczmy, ale z bardzo różnych kierunków przychodzą, widzimy. Jadzie poruszyć. Tak,
Chodź. Ten zboczył jeden. Ale z maratonu dwójkami lecą, to nieźle. Jest, drugi też. Tak, o tu widzimy, ląduje jeden i drugi. To będą już tutaj z tego lotu praktycznie ostatnie gołębie, które zarejestrujemy, bo też chcemy popatrzeć, jak wygląda koszowanie na lot Barcelona. Także na razie kolegom dziękujemy. Gratulujemy, bo nie wątpimy, że to będzie na przykład kolejne punkty zdobyte w rywalizacji tutaj oddziałowej i miejmy nadzieję, że kiedy sezon się zakończy, ta hodowla będzie zajmowała, tak jak do tej pory, czołowe lokaty w oddziale. Dziękujemy i dobry lot, do zobaczenia. Dziękujemy. Dobry.